Odcinek powstał dzięki wsparciu funduszu inwestycyjnego Zolkiewicz Partners. Doktor Mateusz Machaj. Wolna przedsiębiorczość. Instytut Ludwiga von Misesa, Wrocław 2016. Rozdział 15. Bank centralny. Z tego odcinka dowiesz się Czym są banki centralne i jakie pełnią funkcje? Jakie narzędzia wykorzystują do prowadzenia polityki pieniężnej? Jak wpływają na poziom inflacji? Polityka pieniężna. Bank centralny to instytucja państwowa, która zwykle nie jest zależna od decyzji rządu. Nie jest zależna w tym znaczeniu, że premier rządu nie może odwołać władz banku. Premier może odwoływać ministrów i dawać im instrukcje działań, ale nie może tak postępować wobec banku centralnego. Współcześnie banki centralne prowadzą politykę pieniężną, czyli stosują takie narzędzia oddziaływania na banki, które skłaniają je do rozszerzania bądź zmniejszania działalności kredytowej. Głównym celem prowadzonej polityki pieniężnej jest realizacja celu inflacyjnego. Banki centralne dokonują rozmaitych operacji finansowych, które sprawiają, że inflacja osiąga wyższe bądź niższe poziomy. Niektóre z banków centralnych na świecie poza celem inflacyjnym mają również cele wzrostu gospodarczego, stabilności makroekonomicznej, utrzymywania stałego kursu walutowego czy też niskiego bezrobocia. Praktyka ich działania na całym świecie sprowadza się jednak zazwyczaj do regulowania poziomów inflacji. Najważniejszym ze wszystkich narzędzi, które na to pozwala, jest monopol menniczy, czyli kreacja pieniądza. A zatem Polski Bank Centralny, czyli Narodowy Bank Polski, może kreować wedle uznania Złote Polskie. Szwajcarski Bank Centralny może tworzyć franki szwajcarskie, amerykański dolary amerykańskie, a brytyjski funty brytyjskie. Z kolei Europejski Bank Centralny tworzy euro. Wiele z operacji, które przeprowadzają banki centralne na całym świecie, wydaje się skomplikowane. Utrudnia to zrozumienie działań banków centralnych, ale w gruncie rzeczy, za wszystkimi tymi operacjami kryje się to samo: możliwość tworzenia pieniędzy. Banki centralne powstały, aby doprowadzić do umocnienia monopolu państwowego na tworzenie pieniędzy, które potem wpływały do budżetu państwa albo do zagrożonych upadłością banków komercyjnych. Wcześniej rządy mogły bić i psuć monety złote lub srebrne, czyli zmniejszać zawartość kruszcu w monecie, nie zmieniając jej nominału, ale w tym procesie były ograniczone koniecznością używania surowca materialnego. Na czym polega umocnienie monopolu menniczego? Z jednej strony chodzi po prostu o monopol na tworzenie banknotów i bilonu. Jednak politykę pieniężną współcześnie realizuje się przede wszystkim w inny sposób. Dlaczego? Ponieważ we współczesnym świecie przeważająca liczba transakcji odbywa się przy pomocy pieniądza bankowego czyli zapisów komputerowych. Bank centralny nie musi drukować fizycznych banknotów ani wybijać bilonu. Wystarczy, że utworzy odpowiednie zapisy na kontach elektronicznych. Zapisy na kontach w banku centralnym są tak samo ważne jak banknoty i monety. Przecież to bank centralny decyduje o tym, że można je bez problemu wypłacać. Między innymi dlatego mówimy, że bank centralny jest niezależny od rządu. Do kogo trafiają pieniądze tworzone na elektronicznych kontach banku centralnego? Do banków komercyjnych, które otrzymały licencję na prowadzenie działalności bankowej. Zwykłe podmioty nie mogą otwierać kont w banku centralnym. Mogą to robić tylko banki komercyjne, choć historycznie zdarzały się wyjątki od tej reguły nawet w Polsce. W tym miejscu możemy wskazać na pewną poboczną funkcję banku centralnego, którą jest licencjonowanie i regulowanie banków komercyjnych. Choć do realizacji tego celu powołuje się również osobne instytucje, np. Na Komisja Nadzoru Finansowego w Polsce. Obok najważniejszej funkcji makroekonomicznej, emitowania krajowego pieniądza, bank centralny ustala cel inflacyjny, rozlicza transakcje rządowe oraz jest bankiem banków komercyjnych. Jako bank banków bywa też pożyczkodawcą ostatniej instancji. W razie kłopotów lub potrzeby dodatkowego finansowania, banki komercyjne mogą się zwrócić po pożyczkę do banku centralnego. Narzędzia polityki pieniężnej. Tworzenie pieniędzy przez bank centralny pozwala na uruchamianie podstawowego narzędzia polityki pieniężnej, nazywanego operacjami otwartego rynku. W skrócie, bank centralny tworzy pieniądze i wprowadza je do obiegu, kupując lub sprzedając różnego rodzaju papiery wartościowe. Operacje otwartego rynku mogą przyjmować bardzo różne formy, a konkretne rozwiązania różnią się w zależności od kraju. Jednak w każdym kraju to decyzje banku centralnego przesądzają o tym, ile pieniędzy krąży w gospodarce. Wprawdzie banki komercyjne również mogą utworzyć środki płatnicze, ale dotyczy to tylko zapisów na ich własnych kontach. W wypadku banku centralnego to uprawnienie jest większe, gdyż dotyczy pieniądza najbardziej powszechnie akceptowanego banknotów i bilonu oraz zapisów na kontach wszystkich banków. Ilość pieniędzy i sposób ich dostarczania na rynek przez bank centralny wpływa na obrót pieniądza i kredytów w gospodarce. W następnym odcinku tu nieco dokładniej opowiemy, jak wygląda to w praktyce i jak wpływa na sytuację kredytobiorców. Omówimy także regulacje stóp procentowych oraz ustalanie stopy rezerwy obowiązkowej dla banków komercyjnych. Czym jest rezerwa obowiązkowa? Banki komercyjne, czyli te, z których usług korzysta ludność, nie trzymają w pełni pieniędzy na wypłaty z rachunków ich klientów. Co więcej, tworzą nawet depozyty bankowe bez pokrycia i przekazują je w postaci kredytów. Bank centralny ustala, że depozyty te muszą być w jakiejś części zabezpieczone rezerwą. Obecnie stopa rezerwy obowiązkowej wynosi w Polsce 3,5%. Oznacza to, że na każde 100 złotych depozytów klientów bank musi mieć pokrycie w postaci co najmniej 3 złotych i 50 groszy. Kiedyś stopa rezerwy obowiązkowej była ważnym narzędziem polityki pieniężnej. Jej obniżanie pozwalało bankom komercyjnym na kreowanie większej ilości pieniędzy bankowych, a podwyższanie rezerw hamowało ten proces. Dzisiaj wielu obserwatorów zauważa, że to narzędzie nie odgrywa już znaczącej roli. W razie potrzeby, bank może łatwo pożyczyć rezerwy od innych banków, albo nawet od banku centralnego. Dlatego od samego poziomu rezerwy ważniejsze jest to, po jakiej cenie banki mogą je pożyczać od innych banków lub banku centralnego. Jak już powiedzieliśmy, Banki centralne współcześnie stawiają sobie przede wszystkim konkretne cele inflacyjne. Bank centralny, kupując papiery wartościowe, kreuje więcej pieniędzy i wprowadza je na konta banków komercyjnych, tylko te mają konta w banku centralnym. Może też bankom komercyjnym pieniądze pożyczać. Wszystko to poprawia sytuację banków komercyjnych, które mają więcej środków do dyspozycji i mogą je zdobywać taniej. To pozwala na zwiększenie przez nie ilości pieniędzy na kontach swoich klientów i uruchomienie akcji kredytowej. Więcej pieniądza i kredytów w gospodarce wywiera z kolei presję na wzrost cen. Tak bank centralny wywołuje wyższą bądź niższą inflację. Im bardziej będzie zwiększać ilość pieniądza na kontach banków i obniżać stopy procentowe, tym większa będzie inflacja. Jeśli zaś jego operacje będą słabsze, to mniejsza będzie presja na wzrosty cen. Bank centralny wpływa na poziom inflacji oraz na sytuację finansową banków, zwłaszcza w czasach kryzysu, gdy banki centralne dostarczają bankom środki niemal za darmo. Z drugiej strony banki centralne za nowe pieniądze kupują obligacje skarbowe. Nie bezpośrednio od państwa, ale od banków komercyjnych, które wcześniej kupiły je od rządu. W ten właśnie sposób głównymi beneficjentami działań banków centralnych są banki komercyjne oraz rządy. Czy wiesz, że od czasów kryzysu w 2008 roku, Amerykański Bank Centralny wytworzył 3 biliony dolarów do 2015 roku? Jest to wartość kilkukrotnie większa od wartości wszystkich spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Spory wokół polityki pieniężnej Prowadzenie polityki pieniężnej stanowi poważne wyzwanie, ponieważ jej działania powodują konsekwencje dla wszystkich uczestników rynku. Nie istnieją uniwersalne i powszechnie akceptowane wytyczne co do tego, jaka polityka pieniężna jest właściwa. Zawodowi ekonomiści do dziś spierają się w kwestii skuteczności polityki pieniężnej oraz tego, czy banki centralne są gospodarce potrzebne. Między ekonomistami istnieje tylko zgoda co do tego, że aktywność gospodarcza i poziom inflacji są pochodną decyzji banku centralnego. Ale czy banki centralne powinny podejmować działania mające na celu stymulowanie gospodarki? Niektórzy ekonomiści uważają, że tak, inni uznają, że jest to narzędzie nieefektywne, a jeszcze inni, że szkodliwe, ponieważ zaburza proces rynkowego wyznaczania stóp procentowych. Na przykład manipulowanie stopami przez banki centralne może prowadzić do błędnych inwestycji. Można też postawić pytanie, jaki poziom inflacji jest pożądany. Czy przyjmowany zazwyczaj poziom 2%, w Polsce 2,5%, jest optymalny? Niektórzy ekonomiści uważają, że inflacja wynosząca 0%, albo nawet w niektórych przypadkach ujemna, co oznaczałoby powolny spadek cen co roku, nie niosłaby za sobą negatywnych skutków gospodarczych. Debata na temat skuteczności działań banków centralnych ciągle trwa a w ostatnich latach, po 2008 roku, szczególnie przybrała na sile, gdyż okazało się, że bankom centralnym nie udało się stworzyć trwale stabilnej sytuacji gospodarczej ani w Europie, ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Japonii, czyli w najbogatszych i najlepiej rozwiniętych regionach świata.